witamy w 6. wydaniu magazynu parafialnego Akademii Młodzieżowej. W tym wydaniu chcielibyśmy Wam przedstawić przede wszystkim siostrę od świętego Józefa z Klini. Chcemy również przedstawić Państwu w Słowie Bożym, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie ksiądz Czarek Ciekawych Świata opowie nam kilka słów o wieżyczce znajdującej się na dachu kościoła. Magazyn zakończymy podsumowanie minionego roku i opowiemy o planach na rok bieżący. Zapraszamy do oglądania. Jestem siostra Emi z Madagaskaru. Prawie 14 lat tutaj w Polsce. Jestem siostra Małgorzata ze Szwajcarii i jestem w Polsce już 20 lat. Je m'appelle sœur Bernadette. Je suis à Madagascar. Je suis arrivée à Pologne en mois de novembre. Jestem siostra Florence, jestem z Madagaskaru. Jestem już 8 lat w Polsce. Przy naszej parafii od 25 lat funkcjonuje Międzynarodowe Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Świętego Józefa z Klini. Siostry prowadzą na terenie swojego klasztoru niepubliczne przedszkole, a także świetlice dla dzieci. Ich charyzmatem jest głosić wszystkim dobrą nowinę zbawienia aż po krańce ziemi, dotrzeć do korzenia zła po to, aby wyzwalać i wychowywać, promować rozwój osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach. Jesteśmy tutaj w kaplicy naszej wspólnoty siostry świętego Józefa z Klini. Nasze zgromadzenie zostało założone w 1807 roku przez Anne-Marie Javoué, która była francuską i która miała taką wizję bardzo szeroka o działania i o apostolstwu dla dzieci i dla młodzieży i dla chorych. Jej charyzmat od początku założenia było wychowanie i dzieci i pomoc dzieciom i rodzicom do wychowania dzieci. Ja pracuję z dziećmi w przedszkolu i bardzo lubię śpiewam, tańczyć z dziećmi i to też bardzo lubię. Z dziećmi, bo dzieci są bardzo sympatyczne i też z paniami. To jest bardzo ważne dla mnie. Najprościej rzecz ujmując, adoracja jest sposobem okazywania miłości. Jak powinniśmy zatem się modlić przed nią? Przed Najświętszym Sakramentem powinieneś zawsze uklęknąć lub się skłonić. To wyraz Twojego szacunku, gdy stajesz przed samym Bogiem. Jeśli adoracja jest w ciszy, staraj się nie modlić na głos. Bóg słyszy głos Twojego serca w każdej sytuacji. Podczas adoracji można rozważać Pismo Święte, czy modlić się różańcem, ale wystarczy tylko Twoje milczenie. Najważniejsze jest skupienie uwagi na obecności Jezusa w monstrancji. Twoja postawa, gesty i myśli muszą być częścią modlitwy. Czas, jaki spędzasz z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, jest najlepszym czasem, jaki spędzisz na ziemi. Każda chwila, jaką z Nim spędzisz, będzie pogłębiała Waszą relację i sprawi, że Twoja dusza będzie stawała się wspanialsza i piękniejsza. To przyniesie pokój całej ziemi. Święta Matka Teresa z Kalkuty. Jednym z ciekawych obiektów w naszej parafii jest wieżyczka znajdująca się na dachu świątyni.
już od kilku wieków góruje nad Lublinem, obserwując zmieniające się miasto. Nieliczne osoby miały okazję obserwować panoramę Lublina z tej wysokości. Wynika to z utrudnionego dostępu do wieżyczki. Wejście na dach jest bardzo niebezpieczne. Z tego powodu nie ma dokładnej pewności, co może znajdować się w wieżyczce. Nasz kościół jest historyczny, a więc może zawierać w wieżyczce jakieś inskrypcje wypisane na ściankach drewnianych elementów budowli wieży, a może jakieś dokumenty. Ludzie czasem opowiadają, że w okresie II wojny światowej nasz kościół był rodzajem schronienia także dla ludności żydowskiej, dla ich mienia, obrazów czy ksiąg. Rok 2017 był ważnym rokiem dla naszej parafii. Odbyło się wiele ważnych wydarzeń, m.in. spotkania z ludźmi, z panem Janem Buciaszkiem, perkusistą zespołu Skaldowie i Patrycją Hurlak, aktorką. Ważnym wydarzeniem był orszak świętego Mikołaja. Rozpoczęła się także krucjata o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. W naszej parafii trwają przygotowania do remontu kościoła. Wymieniono już stary płot za plebanią, sprowadzono nowe organy z Anglii. Od kwietnia bieżącego roku rozpocznie się remont kościoła. Zostaną m.in. wymienione okna i drzwi. Zostanie także wykonane podświetlenie kościoła. W marcu odbędzie się seminarium odnowy wiary prowadzone przez Pallotynów. Następnie w maju odbędzie się festyn rodzinny z okazji Dnia Matki oraz spotkanie z Lechem Dokowiczem, pomysłodawcą Różańca do Granic. 8 grudnia z kolei odbędzie się już 5. orszak świętego Mikołaja. Zapraszamy do udziału w poszczególnych wydarzeniach i do modlitwy za naszą parafię.